Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixa, to jest Let's Play! Przepraszam. Spyro 3, Year of the Dragon. Jeżeli umiecie zauważyć jakąś zmianę, to najprawdopodobniej dobrze myślicie. Tak, nagrywam to teraz na PS3. Czemu? Ponieważ nagrałem, a raczej starałem się nagrać jakieś 3 razy drugi odcinek już. Za każdym razem nie nagrywał się gameplay. Próbowałem wszystkiego, nawet nagrywać już kompletnie już z desperacji próbowałem nagrywać gorszymi kablami AV, ale dupsko. Efekt był dokładnie taki sam. Więc nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Może PSP po prostu powiedziało: słuchaj stary, masz nagrywać gry na mnie, a nie gry na jakiegoś PS1 mojego starszego brata. Ba, ojca. Nie masz nagrywać na... Nie masz nagrywać na mnie gier z mojego dziadka. Tylko... masz nagrywać tylko gry przeznaczone dla mnie, rozumiesz? Albo nagrywasz gry tylko dla mnie, albo w ogóle, rozumiesz? Dokładnie tak mi PSP powiedziało. I stwierdziłem: dobra, dobra, nie prój się. Okej, spoko. Będę nagrywał na PS3, a PS3 powiedziało: dobra stary, nagrywaj sobie na mnie. Nagrywałeś ze mnie Spyro 2, jestem z ciebie dumny, teraz sobie nagraj Spyro 3. No i tak PS3 do mnie powiedziało, no i zrobiłem to, co chciało ode mnie. Ale dobra, od razu mówię, ja nic nie śpiałem dzisiaj. Więc tak, najpierw rozpocznijmy od małej synchronizacji. Dół, góra, dół, góra, dół, góra. Od razu mówię, jeżeli będą jakieś opóźnienia muzyce, to przepraszam, ale no niestety tak działa to, że to jest wersja amerykańska najzwyczajniej w świecie. Spyro 3. A nie wersja palowa. Dodatkowo jeszcze. Nie. Nie będzie tutaj tych dodatkowych soundtracków. Mam już po prostu... Mam już najzwyczajniej w świecie gdzieś te soundtracki. Tyle się problemów nażarłem tylko po to, żeby nagrać ten Greatest Hits Edition, a i tak nagrał się tylko jeden odcinek i koniec. Więc sorry bardzo. Ja za coś takiego podziękuję. Ale tak, chodźmy uwolnić naszą pierwszą kompankę, kobietę. A to będzie Sheila. The Kangaroo. Pogadajmy z tym pupkiem. My, how funny to see you here. Why, I haven't seen you since we defeated Ripto in Avalar. Well, my business went into a slump after you left, so I came here and struck up a nice deal with the local sorceress. Lovely woman she is. Seems to be very fond of dragons, too. You mean when I defeated the Ripto in Avalar? Pozdro, lakumatych. Więc tak, teraz się dowiedzieliśmy właściwie, kim jest nasz główny przeciwnik w tej grze, czyli Sorceress. Tłumacząc na polski, to będzie czarodziej. Nie wiem, czym chciałem powiedzieć czarodziej. W każdym razie czarodziej. K. Gdyż jest to kobieta, bo lovely woman. Więc poza tym Sorceress, a nie Sorcerer. Jak na przykład Harry Potter and the Sorcerer. Sorcerer! Chociaż... Chyba tam też jest Sorceress Stone. Nie wiem, zobaczcie, umichała sobie. Już nie pamiętam nawet. Dobra, kontynuujemy. I'm getting paid a fortune to keep Sheila the kangaroo locked up. The pesky animal must have been causing a lot of trouble for that poor sorceress. I suppose I could accidentally let the kangaroo escape if you were to pay me, say, a small fee. Co, jesteś rasistą do kangurów? Że tak chętnie ją zamknąłeś? Nie popieramy rasizmu na tym kanale. Sorry. Brązowy misiu. Dobrze. Small fee, 300 klejnotów. Ludzie, w prawdziwym świecie to ja za to bym sobie, nie wiem, ustatkował życie. Ja bym wszystko. Spyro, I love your sweet naivete. Your kind-hearted nature might be your downfall someday, but for the time being, it's making me rich.
Dobra, dobra, czas na ciebie też przyjdzie. Ej, ja nic nie mówiłem. You don't hear anything. I hope you appreciate this favor I'm doing in letting you out. That's good of you, mate. No hard feelings, eh? Right. After all, I'm just doing my job. I reckon you'd be one of them dragons, then. Yeah, named Spyro. Never thought I'd see one. You dragons used to rule this entire world, you know. Then all of a sudden you left. Whew. Dragons used to live here? Didn't you know? They say it was over 1,000 years ago, I think. And they just left? Yeah, and the weird thing is, after they left, all the magic in the world just sort of went with them. I mean, they say this world used to have magic coming out the wazoo. Flying ships, singing forests, wishing stones, you name it. But when the dragons left, it all just dried up. Is that why some of the portals don't work? Yeah, they're starting to fade out too, one by one. Well, I gotta get back home and do some damage control. Come visit anytime you like. Dobra, Sheila. Latające te owce, śpiewające lasy, czy tam mówiące lasy. Okej, tylko powiedz mi, skąd ty te dragi bierałaś? No, nie żeby coś, ale no lespoje byłyby ciekawsze. Dobra, w każdym razie chodźmy tutaj do Shilas Alp, czyli będziemy wreszcie sterować nim inną postacią niż Spyro. Spyrecepcja, ale tym razem bez Spyro. Wii. Tak wiem, jestem porąbany. Ale to jest dobrze! A poza tym tak nie uważam. Thanks again, Spyro. Now I have to find out what that nasty sorceress has done to my home while I was locked up. Nasty sorceress. Chyba jakiś Ritcon był. Bo wydawało mi się, że był Nasty Gnork. No oczywiście wiem, o co chodzi. Hiya, Sheila. While you are gone, a bunch of Rhinox kicked us out of our houses. It's okay, though. Bobby, Pete and I are working on a clever plan to take them back. Nie myślałem, masz nam pomóc, albo jesteś głupim siakiem. Coś w tym stylu. To mniej więcej powiedzieli do Shilly, tak wam powiem. Znaczy tak w telegraficznym skrócie. O, to było to w takim telegraficznym skrócie. Go. Ale przynajmniej, jak teraz to przeszedłem jakieś już 3 razy, to przynajmniej mam nadzieję, że niczego nie zapomnę. I mniej więcej będę mógł nagrać może więcej poziomów, bo przyznam wam się szczerze, że za pierwszym razem nagrałem tylko dwa poziomy, czyli 100%, czyli ten 100% i dalej poszedłem 100% pierwszy poziom, nie pamiętam już jak się nazywa, i za drugim razem wystoprocentowałem ten poziom i szukałem gdzieś dwóch klejnotów bodajże z tego poziomu ostatnich i później starczyło czasu nawet na ten pierwszy poziom. Za trzecim razem wszystko ok, tylko że zapomniałem, jak przechodziłem wcześniej przed nagraniem, żeby dojść do tamtego momentu z pierwszego odcinka. Home at last. Here, I was saving this to make an omelet, but I think you deserve it more. O, no to ty świnio. Raczej koźle. Rubin. Już nie będę trzeci raz, czwarty właściwie tego żartu mówił. Na serio, ludzie, ja żart z Ruby, tam mówiłem coś o Pokemonach, że wiecie, jest Ruby, Szafir, Emerald i tak dalej, i tak dalej. To ten żart już 3 razy powiedziałem, to dla mnie się on zrobił nudny i nieśmieszny w ogóle. Ha,
Bo wiecie, za pierwszym razem jak się żart uda, to jest po prostu byka na całego, ale jak już ktoś będzie opowiadał ten żart w kółko, to po prostu katastrofa, a nie żart wychodzi. Mniej więcej ja to mam teraz ze sobą, tylko że no tak, w przeciwieństwie do tego przykładu, który ja podałem, to ja mam już tego żartu dość. Dobra, puszczę się. Co chciałem powiedzieć? Co ja chciałem powiedzieć? Aha, i za trzecim razem niedokładnie po prostu przeszedłem ten pierwszy poziom. No i przez cały boży odcinek szukałem jakichś 16 klejnotów i się okazało, że one były przy tym jajku na klifie, do którego się dochodziło przez przelecenie przez dwa filary, coś w tym stylu. Dwie kolumny, o. Przez dwie kolumny. I to tyle właśnie. No i tyle z moich trzech prób nagrania było. I jedne co się pozostało, to praktycznie głos, który usunąłem w końcu. Znaczy usunąłem, no usuwałem je od razu, ale pamięć o nich mi została. No dobra, nie wspominajmy lepiej tego. Hey Sheila, let's play a joke. Take this egg and smash it on Billy's house, okay? I need to get him back for the last time he butted me off the cliff. Ten czwarty raz ja nadal nie rozumiem, co znaczy butted me. Rozumiem, że to jest coś na rodzaj zrzucił mnie z klifu, albo nie wiem, kopnął mnie w tyłek, dlatego spadłem z klifu? Coś w tym stylu? Nie wiem, jeżeli ktoś wie, co znaczy butted me, to byłbym bardzo wdzięczny. Okej, on mruga okularami. To jest niepokojące. Jeżeli twoje dziecko mruga okularami, wiedz, że coś się dzieje. Dobra, przepraszam, nie mogę sobie tego darować. Przepraszam za to, jakim człowiekiem jestem. Dobra. I z tego, co ludzie tak wiem, ci Rajnokowie nie wypuszczają klejnotów, patrzcie. Czemu? Ponieważ oni się z tych domków smurfów respawnują i prawdopodobnie Insomniac stworzyło ten sam model i użyło tych... Znaczy, po prostu skopiowało model i animację, tylko że ten to jest jedyny przeciwnik, który z którego nie wylatują klejnoty. Czemu? Bo prawdopodobnie Insomniac wiedziało, że gracze, gdyby oni wypuszczali klejnot, to w końcu by znaleźli jakiś exploit, który by prowadził do nieskończonego generowania tych klejnotów i dzięki temu albo breakowania gry, żeby dostać 117%, albo po prostu wystuprocentowania gry bardzo szybko i przechodzenia tak pyk, 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 pyk. Znaczy no, bez jaj smoków to by się nie udało do końca, ale od czegoś trzeba zacząć. Więc to jest taka moja mini teoria. Dlaczego? Bo jeszcze nikt tak właściwie nie starał się modować Spyro w ogóle. O ile Crasha jakoś tak ktoś próbował, bo wiem o pewnym haku, który się zwie Crash Bandicoot 2 Hard Mod, bodajże coś w tym stylu. I to oznacza, że jest coś tam zmieniać. Znaczy ja sam grałem i patrzyłem na ten hack i to jest zmodowane. Jest tam level, nie. Są inaczej położone te nie beczki, nie puszki, tylko skrzynki są inaczej położone. No i to jest fajne. A o ile Spyro jakoś modować, to tylko wiem o hackoba. Po prostu zwykłej podmianie tekstur. Jeszcze nie widziałem, aby ktoś próbował w ogóle cokolwiek robić z poziomami, czy coś w tym stylu. To jest trochę dziwne, bo na przykład, no, patrzcie, Sonic Generations na przykład nigdy nie miał obsługiwać modów. A fani zrobili tak, że w końcu obsługiwał. Po prostu
zdeskryptowali wszystkie pliki, jakie są, dosłownie wszystkie pliki zdeskryptowali i po prostu z tą grą już mogą robić praktycznie wszystko. No, poza praktycznie dodawaniem nowych cutscenek, to znaczy mogą podmieniać cutscenki, ale nie mogą nowych dawać, więc to jest trochę głupie. Ani dodawać nowego gameplayu też nie mogą, ale no dobra, koniec zresztą. I tak się zastanawiam, dlaczego tacy ludzie nie są w innych grach, na przykład no choćby w Ratchet i Clanku. No wyobraźcie sobie, ile możliwości by to było z Ratchetem i Clankiem, albo no choćby nawet z takim Spyro. Ile by to możliwości było? Z modowaniem tego. Macie tutaj praktycznie 4 gameplaye. Nie, 4? 5. 5 gameplayi. I na pewno by któryś pasował do czegoś. Spyro, choćby nawet taki, nie wiem, podmianka wszystkich postaci praktycznie na jakieś postacie Sonika. No idealnie. Spyro i Sparks na Sonika i Tailsa. Nie, 6 postaci jest sterowalnych. Sparks i Spyro na Sonika i Tailsa. Sheila na Chrisa albo na Werehoga. Nie. No i inni na innych. Nie będę zdradzał akurat. Po prostu. Thanks for the help, Sheila. You can have this egg I found in my house. No dobra. Wzięliśmy Nana. Nana? Something. Dobra, wychodzimy. I taka scenka aktywuje się po dowolnych dwóch poprzechodzonych przez was z poziomach. Tak, by the way. Look out, Hunter. It's the scary sorceress. I've warned you already. This place isn't safe for small dragons and pussycats. Thanks, but I think we can look after ourselves. Try looking after this! Come back when you finish witch school, okay? Say, is it just me, or is she kind of cute when she's angry? No i dobra, ludzie, co by było na tyle w tym odcinku, taki dzisiaj krótszy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dzięki za oglądanie. Na razie i cześć. Pa, pa.